Panie wójcie, gmina Łagiewniki rolnikami stoi? Tak jest i to bardzo dobrymi rolnikami stoi. Ile jest rolników w gminie Łagiewniki? No my mamy kilkuset rolników w naszej gminie, ale mamy różne gospodarstwa. Mamy ponad połowę gospodarstw w gminie Łagiewniki, to jest powyżej 100 hektarów. Czy ten rok był udany dla gospodarzy? To znaczy w gminie Łagiewniki nie do końca. Co prawda żniwa się odbyły w miarę spokojnie, ale w czerwcu te gradobicia spowodowały, że w kilku miejscowościach po prostu nastąpiły duże zniszczenia. Słupicy, uliczno, zwłaszcza Młynica, tam rolnicy ponieśli bardzo duże straty. W okolicach Jeźwiny również, niestety. Czy gmina Łagiewniki pomagała i pomaga rolnikom? No staramy się zawsze pomagać rolnikom. Nie zawsze to jest na w pełni oczekiwaniu, ale czy umorzenia, czy jakaś pomoc taka doraźna rolnikom, zawsze się staramy, bo gmina Łagiewniki jest gminą rolniczą i my po prostu nie ma innej opcji, żeby nie współpracować, nie pomagać rolnikom. Czy łatwo się prowadzi gospodarstwo w dzisiejszych czasach? No, trzeba cały czas za nowymi trendami zmierzać i dostosowywać się do tego, co potrzebuje rynek. My staramy się to robić i na razie nam to dobrze wychodzi. Były jakieś klęski żywiołowe? Wie pan co było? Było gradobicie bardzo duże, które przeszło tutaj w naszym rejonie i tak naprawdę najwięcej rolników z tego ucierpiało. No a poza tym jak nie susza, to z kolei za dużo deszczu i wiadomo jak to w przyrodzie. Różnie bywa. Jakie są atrakcje na tych dożynkach? Tak jak widzimy, dla dzieci jest przygotowany pełno atrakcji, zabawy. Tutaj mamy miasteczko westernowe, które na pewno każdego zadowoli i w jakiś sposób pozwoli mu na dobrą zabawę. Wszystko z Boga ręki mamy. Tak, i deszcz, i czasami, jak powiedziałem przed chwilą, i to doświadczenie nawet tego gradobicia, które tu było. Ale to też jest w jakiś sposób znak Pana Boga, żebyśmy umieli się podzielić z tymi, którzy doświadczyli te straty plonów, a my, na przykład w Jaźwinie, tych strat nie było takich. A żebyśmy pamiętali o tych, którzy z tego powodu cierpią. Żebyśmy poczuli się rodziną, która ma otwarte oczy na wszystko, na swoich braci, którym się nie powodzi, z jakichś tam powodów niezależnych od nich, a podzielili się z tym, co my mamy, co nam Pan Bóg jakoś oszczędził. Tak?